Siema! Witaj w codziennym pączkowym vlogu. Dzisiaj jest 7 stycznia, pozostało 358 dni do końca roku. Kilka lat temu piłem bardzo dobrą iced tea. To była herbata Arizona w takiej dużej puszce. Ale co ją odróżniało od tych Nesty, Liptonów i tak dalej? To, że nie było czuć, że jest robiona tak jakby z proszku. Wiecie, takie herbatki granulowane, co dzieci piją. A za to było czuć prawdziwą herbatę. Jak to piłeś, to wiedziałeś, że po prostu to była zaparzona herbata, zwykła taka liściasta, dodane do tego cukru, wymieszane, odstawione do schłodzenia, wlane do puszki. Bardzo fajne doświadczenie. Gdy Arizona pojawiła się na naszym rynku, gdy zobaczyłem ją pierwszy raz w sklepie, pomyślałem sobie, wow, nareszcie będę mógł napić się dobrej iced tea. Na polski rynek rzucili kilka smaków. Cała kampania jest bardzo kolorowa, smaki są dziwne. Widać, że targetują to do młodego pokolenia, które lubi nowe, które lubi wyzwania. Imieniny dziś obchodzą Kanut, Reinold i Mateusz. Dzisiaj będziemy pić Arizonę. Pierwszym smakiem jest blueberry white tea, jagody i gruszka. Napój orzeźwiający. To ważne, to nie jest herbata. Jeżeli spojrzymy na skład, to jest tam naprawdę mało chemii. Kolor różowego wina. Zapach. Pachnie jagodami i to takimi jagodami z cukierków. Jeżeli chodzi o smak, to jagoda jest na pierwszym miejscu. Później czuć herbatę. I to nie jest właśnie chemiczny posmak herbaty. To nie jest sproszkowana herbata, tylko czuć, że jest tutaj prawdziwa. Jest jej bardzo mało, ale ją czuć. Na pewno schłodzone na upalne dni będzie dobrze gasiło pragnienie. Kolejny smak. Granat. Nie było jeszcze czegoś takiego na rynku. Bardzo ładne opakowanie. Otwieramy i próbujemy. Tutaj mamy kolor dużo wyraźniejszy. Głębsza czerwień. Szczerze to nie wiem, jak granat pachnie. Smak jest dziwny. Nigdy w życiu nie piłem czegoś takiego. To ma swój smak. To po prostu smakuje jak Arizona, zielona herbata z granatem. Trudno jest to porównać do czegokolwiek. Kolejnym smakiem jest zielona herbata z miodem. Chyba taki najbardziej klasyczny z tych produktów. Najbardziej taki spokojny i normalny. Z tyłu czytamy, że jest to zielona herbata z miodem. To już nie jest napój orzeźwiający, a jest to zielona herbata. Ni to zielone, ni to żółte, ni to przezroczyste. W zapachu czuć słodkość i to nie jest ta słodkość z poprzednich zapachów. Jeśli chodzi o smak, jest na pewno dużo lepsza od Nesty Citrus zielonej herbaty, gdyż jest mniej słodka i mniej gorzka jednocześnie. Nesty Citrus smakuje tak, jakbyśmy przeparzyli tą zieloną herbatę. Kolejnym smakiem jest Cowboy Cocktail Fruit Punch. Z tyłu czytamy, że jest to orzeźwiający napój owocowy. Zawartość owoców 10%. Gruszka, jabłko, ananas, truskawka, wiśnia, miąższ mango. I tutaj mamy różne estry, czyli smaki sztuczne. Tu mamy najwięcej chemii z tych wszystkich napojów. Zobaczymy, jak smakuje. Moment, to się nie da otworzyć. Co jest? Ty nie otworzy tego. A, bo to trzeba zębami. No jasne, idzie od razu, nie? Zrobiłem te opakowania i myślę, że ja mam tipsy. I zmuszają mnie, żebym to otwierał, nie wiem, nożem, czymkolwiek. Ale jestem gdzieś, jadę w autobusie, będę siedział, otwierał butelkę zębami, nie? Fajnie. Chyba, że jest na taki sposób, a jestem zbyt głupi i nie znam sposobu na otwieranie tego typu zamknięć. Kolor przypomina tamten z granatem. W zapachu czuję takie landrynki białe. Jest to taka słodycz, kleista, lepiąca słodycz. A w smaku? Bardzo słodkie, bardzo kleiste, lepiące. I czuć, że to już nie jest naturalne. Sama chemia. Uderza w klimaty frugo, mocno słodki, intensywny smak. W gardle pozostawia niemiłe uczucie takiego klejenia się. Świętem na dziś jest Międzynarodowy Dzień Dziwaka. Także moim zdaniem z tych czterech produktów z czystym sumieniem mogę polecić zieloną herbatę z miodem Arizony. Ja ją kupiłem w Biedronce. Jest naprawdę dobra, czuć prawdziwą herbatę, nie jest za słodka i nie ma w niej dużo chemii.
No tak, tylko ja osobiście ubolewam, że Arizona ruszyła na polski rynek właśnie z tymi swoimi dziwactwami, a nie wystartowała z tą najlepszą herbatą, czyli zwykłą, słodką herbatą, która smakuje jak herbata domowa. I zanim wypiję to już do końca, zanim skoczy mi poziom cukru, że zacznę tutaj szaleć, chciałbym zadać Ci jedno ważne pytanie. Czy zjadłeś już pączka?